lasy zatraciły już swoją pierwotną cechę i są dzisiaj właściwie parkami. Ale w tych parkach żyją zwierzęta. Spychane przez ludzi, przez luzem biegające psy, przemieszczają się do miasta. Wokół Torunia dostrzegamy również wilki, które, jak wiadomo, są drapieżnikami. Przysmakiem wilków są dziki i te dziki też przed wilkami uciekają i przemieszczają się do miasta. W Toruniu mamy bardzo dużo terenów zielonych. To są miejsca atrakcyjne dla dzika. Na tych terenach zielonych przecież mają dostęp do pędraków, do drżownic, a także niestety do tego, co im ludzie rzucają z balkonów na osiedlach mieszkaniowych. Na osiedlach mieszkaniowych ludzie nieznający zasad dokarmiają dziki, traktują dziki jako atrakcję, rodzaj atrakcji turystycznej. A jest to po prostu ze wszech miar szkodliwe. Robią sobie zdjęcia z tymi dzikami, prowadzą dzieci do tych dzików, żeby zapoznały się z tymi dzikami, żeby z bliska popatrzyły sobie, jak wygląda dzikie zwierzę. Nie zdają sobie ludzie sprawy z tego, że dzik jest zwierzęciem niebezpiecznym.